Chcecie poszukać prawdziwego rasizmu, takiego kurwa realnego rasizmu? Pojedźcie do Chin i zobaczcie, jak są traktowani czarni. Przecież tam kurwa murzynów to się traktuje jak trendowatych. A najlepsze jest to, że. że... Ci ludzie w Stanach Zjednoczonych czy, czy w ten, czy w Polsce tak piłują te ryje, że ee, rasizm, w ogóle dyskryminacja. Wy kurwa dyskryminacji nigdy w życiu nie widzieliście. Wy sobie wyobrażacie, że w Europie albo w Stanach Zjednoczonych doszłoby to do takiej sytuacji, że przykładowo wchodzi Murzyn do McDonalda czy jakiegoś innego fast fooda i kasjer mu każe wypierdalać, bo go nie obsłuży? To jest dyskryminacja rasowa. A nie, że no, w sumie i, mam urojenia, więc jesteś rasistą. W ogóle to jest, to jest dla mnie niepojęte. Dlaczego ludzie tak bardzo skupiają się na kolorze skóry? Może pogadajmy o tym, że po prostu człowiek zginął, ok? A nie. Czarny człowiek zginął, biały człowiek zginął. Które, które życie jest cenniejsze, które jest ważniejsze, które jest wartościowe? Kogo to kurwa obchodzi? Nie żyje człowiek. Koniec historii. Nie drążmy dalej tematu, idźmy w pizdu. Czy to jest takie trudne? Albo nie wiem, heteroseksualny człowiek zgwałcił homoseksualistę. Zobacz zdjęcia. Nie wiem. Powiem tak, podkreślenie pewnych informacji, fakt jest czasami istotne, ale bazowanie tylko i wyłącznie na kategoryzowaniu ludzi jest debilne. To jest, to jest jakaś paranoja, kurwa. No.